Witam wszystkich serdecznie. Tym razem temat czyszczenia M-regionu kompleksowo, czyli powiemy sobie, co to jest M-region, jakie są objawy, kiedy czyścimy i jak wyczyścić. Pokażę tutaj trzy sposoby. No to zaczynamy. Co to jest M-region? M-region to jest część wsadu BIOS, w której przechowywana jest m.in. konfiguracja mostu. Z punktu widzenia czyszczenia ME jest to po prostu fragment pliku. Występuje tylko w platformach opartych na procesorze Intela, począwszy od pierwszych procesorów serii i do chwili obecnej, czyli koniec roku 2023. Jakie są objawy nieprawidłowego M.E. regionu? Długie uruchamianie, start może potrwać nawet pół minuty. Nieprawidłowa praca wentylatora, maksymalne obroty bez możliwości regulacji. Nagłe wyłączenie laptopa czy komputera po 30 minutach od włączenia. W niektórych przypadkach, głównie w laptopach, także nieprawidłowe działanie klawiatury. I na koniec, także brak możliwości uruchomienia komputera, zatrzymanie procedury POST i brak obrazu. Kiedy czyścimy M-region? W przypadkach wymienionych wyżej, problemów z M-regionem. Przy wymianie mostu lub procesora ze zintegrowanym mostem, także jeżeli jest to dokładnie ten sam model, oraz przy programowaniu BIOS-u z SAD-em pochodzącym z innej płyty. No to czyścimy M-region. Ale co to właściwie oznacza? Upraszczając, zmieniamy skonfigurowany M-region na nieskonfigurowany. Spowoduje to konfigurację go przy pierwszym uruchomieniu komputera, co może potrwać dłuższy czas. Dlatego pierwszy start może być długi. Nie należy wtedy wyłączać komputera. Po pierwszym uruchomieniu M-region powinien być już prawidłowo skonfigurowany. Co będzie potrzebne? Plik ze wsadem, w którym będziemy programować kość BIOS. Jeśli mamy wsad z wyczyszczonym M-regionem, to oczywiście nie ma sensu czyścić jeszcze raz. Plik z czystym, czyli nieskonfigurowanym M-regionem. Pliki te można znaleźć w repozytoriach. Za chwilę. Skąd wziąć pliki? Sprawdzone linki zamieszczam w opisie. No to zaczynamy. Metoda pierwsza. Na początek metoda najprostsza. Niestety nie obsługuje nowszych płyt. Radzi sobie z 8 lub 9 generacją procesorów Intela. Użyjemy programu Intel Easy Clean ME. Łatwo go znaleźć, wystarczy wpisać w Google. Przy pierwszym uruchomieniu wybieramy folder z czystymi M-regionami. Przez to uruchomienie programu trochę trwa. Po uruchomieniu można otworzyć plik z SAD-em. Jeśli jest obsługiwany, pojawi się wersja M-regionu, którą można pozostawić lub zmienić. Jeżeli chcemy tylko wyczyścić M-region, wystarczy zapisać plik. W programie możemy także odczytać klucz Windowsa, jeśli jest w pliku zapisany. Możemy także zapisać M-region do pliku, zmienić katalog z czystymi M-regionami, zaktualizować bazę, jeśli do katalogu dodaliśmy jakieś pliki. I to właściwie tyle. Możemy programować kość. Metoda druga. Potrzebne będzie narzędzie Intela w odpowiedniej wersji, zależnie od wersji M-regionu oraz M-analyzer do odczytania wersji M-regionu. Na początek uruchamiamy M-analyzer. Przeciągamy na niego plik z SAD-em i wciskamy Enter. Po chwili mamy dane M-regionu. To co nas interesuje to wersja SKU. M-analyzer zostawiamy na razie otwarty. Otwieramy Intel Feed i w nim otwieramy plik ze wsadem. Po chwili możemy już poszukać zakładki M-region. Znajdujemy tam też informacje o wersji, jednak nie tak dokładne jak w M-analyzerze. Szczególnie istotne jest tu SKU. Klikamy dwa razy i wybieramy czysty M-region z repozytorium. Kierujemy się wersją, SKU i rozmiarem. Możemy już wygenerować plik do zaprogramowania kości. Jeśli nie wybierzemy katalogu, to domyślnie plik zostanie zapisany w katalogu FIT, podobnie jak składowe naszego wsadu, np. M-region. Pozostało nam już tylko zaprogramowanie kości BIOS. Metoda trzecia. Potrzebny będzie M-analyzer oraz Hex Editor. Ja użyję HXD. Za pomocą ME-analizera sprawdzamy wersję ME, podobnie jak w poprzednim punkcie, i otwieramy plik w czystym ME w edytorze. Zwróćmy uwagę na początek pliku ME-regionu, charakterystyczne FPT. Przechodzimy do wsadu BIOS i wyszukujemy frazę FPT i mamy zlokalizowany początek ME-regionu. Zaznaczamy całość klikając Ctrl plus A i kopiujemy Ctrl C. Wstawiamy kursor w miejsce początku ME-regionu i klikamy prawym klawiszem myszy. Wybieramy wklej przez nadpisanie. Na czerwono mamy zaznaczony nadpisany fragment. Pozostało tylko zapisać plik i zaprogramować kość. Pora na podsumowanie. Wróćmy jeszcze na chwilę do ME-analizera. Sprawdzamy, czy ME-region został wyczyszczony. Mamy dwie możliwości. Status zainicjowany dla oryginalnego pliku oraz konfigurowany dla pliku w czystym ME. ME-analizer możemy pobrać w postaci pliku wykonywalnego, jak również pliku źródłowego. Link w opisie. Zarówno narzędzia, jak i repozytoria możecie bez większego problemu znaleźć w Google, ale zamieszczam dla Was sprawdzone źródło w opisie. Po wyczyszczeniu M-regionu programujemy kość BIOS-u wsadem z czystym ME, lutujemy lub umieszczamy w podstawce kość. Pamiętajmy, że płyta może sama wystartować po podłączeniu zasilania, jak również długo startować. Nie wyłączamy wtedy zasilania.
Jeżeli przypadkowo wyłączymy, może być konieczne zaprogramowanie kości jeszcze raz. W ten sposób możemy uzyskać SAT uniwersalny. Pamiętajmy jednak o danych DMI, np. numerach seryjnych czy kluczach do Windowsa. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.